Siemanko Iska, z tej strony Maty i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 Mini Farm sezonu 4, a w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie z sąsiadem po nową prasę, ponieważ sprawa wygląda tak, że tak, mam prasę do bel okrągłych, ale zbudowaliśmy z sąsiadem oborę i ona ma właśnie specjalnie za to, odpowiada to dodatkowe pięterko, na które, z którego chcę zrobić użytek w tym sezonie jeszcze i dlatego postanowiliśmy z sąsiadem, że zrobimy kostki. Być może okażą się nawet lepszym rozwiązaniem niż bele okrągłe, ponieważ są, wiadomo, mniejsze i gabarytowo, i łatwiejsze do podnoszenia, no bo do beli no to jednak już trzeba tura ciągnik, a do kostki no to zawsze można sobie w łapę chwycić i bez problemu przenieść, więc tak też postanowiliśmy. Sąsiad na mnie ma czekać, ponieważ jest mi w miarę po drodze go zgarnąć. Zaraz tam gdzieś będziemy go widzieć. O! Tak, trzeba też kiedyś osuszyć. Trochę błota się narobiło przy budowaniu obory. Bramy nie zamykam, bo jeszcze dzisiaj wrócimy. Nie jedziemy gdzieś strasznie daleko. Dobra. Tutaj cyk w prawo, nic nie jedzie. U nas jak zwykle pustki na tej wsi. Ops. Tutaj w prawo. I naszych sąsiada nie zgarniemy. Dobra, ciekawe czy już czeka, czy dopiero się będzie zbierał i trzeba będzie na niego czekać. No, jest pytanie. Bo sąsiad ma taką tendencję, że lubi bardzo długo zamykać swój dom. No, dzisiaj się przygotował. Pozamykał się. Już przed, widzę. Dobra. O! O! O, słychać go. O, dobrze, nie muszę trąbić. Dzień dobry, sąsiedzie. Dzień dobry, o. Proszę. A co to my tak chlebem? Kawkę. Jaką kawkę, sąsiad? Jechać mamy. No dobra, jak już żeś zrobił. Nie zdaj, no a gdzie wykręcisz? No, mieliśmy sąsiad jechać po prasę. No ale wykręcaj tutaj. No dobrze, nie ma problemu, sąsiad. No wiesz, tam wystarczyło tylko cofnąć, tak samo jak wjechałem i też by było. Kurde, nie czepię się. Jak tam sąsiad chcesz? No i znowu będziesz zamykał i znowu będziesz szarpał za te klamki, ojej. No. Ale to jest wszystko, już chcę coś dla coś. Chciałbym ci wierzyć. No bo to masz tu sąsiad, drzwi się już uchylę. Siadaj. Czekaj tylko. Trzeba by na pewno. No, czasła sąsiad. Ale z przodu. Po co się znowu gimnastykujesz przez tą złą szybę? Z przodu miałeś siadać. tak, no sorry. Dobra. No cyk. No. No i co, bierzemy się w drogę? Wyspałeś się? Oczywiście, sąsiad. Już południe. Chałupę zamknąłeś? Ja tak, bramę sobie zostawiłem otwartą, ale... Wiesz, ja nie mam takich znajomości z cyganami, więc nie muszę się martwić o to, że mi cokolwiek zginie przez 24 godziny od momentu, kiedy mnie nie ma. Swoich nie okradają. Tak. A ostatnio jak rozkładaliśmy. Tak, rozkładaliśmy. Czasami ostatnio, tylko coś pożyczą i długo nie oddają. Tak, ostatnio rozkładaliśmy tutaj twój kombajn, to już żeśmy przyjechali, to już chłopaki byli przygotowani na rozbiórkę tego kombajnu. No ja bez przesady. No bez przesady. No oni trochę przesadzili, to tak, no. No kto przychodzi z diaksem na kombajn? Znaczy w Lublinie. Agregat chodził, już diach był, już się miało zacząć kręcić, tarczka w diachsie. Lampy przygotowane. No ja. Śrubokręty ręce nasmarowane, piwko ukryte. A rano bez obudowy. Bez karoserii kombajn by stał. Sama rama. Ale udało się, sąsiad, podkładaliśmy to koło. Źle nie było, aż tak jak myślałem. Co miało być, że ono się tylko zsunęło tam. No, zsunęło się. Pięć śrub go trzymało to koło, czy nawet nie wiem, czy nie więcej. I wszystkie się zsunęły przypadkowo, no nie? No, sąsiad zrządzenie losu. Panie, ja go niby sprawdzałem przed tym. Świeży olej był. I było wszystko podokręcane, a bardzo się zdarzyło. No, sąsiad, zobacz, że żeśmy trafili normalnie. Ja nie przypuszczałem, że to w takich okolicach będziemy tego szukać. No. To twoja odpowiedź. No. Ej, tu czy nie tu?
Tam krowy chodzą. A bo ja już tak sobie przysypiam od tej drogi. Chyba nie tu. No właśnie widzę, że święty jesteś sąsiad. Nie tu, nie tu. Tutaj nie potrafisz sobie włączyć tego. Ale to ty jesteś nawigator, a ja nie wiem gdzie... Ale ja przysnąłem. No właśnie widzę, żeśmy chyba przejechali z jazda. Trzeba się będzie wrócić. O, patrz, fotoradar, kurde, o mało włosy się nie nawigał. Tak, chyba jednak było tam, baba, to się tu nawróci i pojedziemy. O, tu jest uliczka w prawo. Sobie tutaj nawrócimy. A nie, patrz, jakie blokowisko tu mają. O, to chyba tu nie wolno wjechać autem, ale dobra, my tylko nawracamy. I do tyłu, jedzie coś? Niby nie, no to... Brumc. Czyli widzi się tak dobrze, był mój zmysł dobrze nam podpowiadał, że musimy jechać tam. To jest magnetyczne przyciąganie do rzeczy, której potrzebuję aktualnie. Tak, przez pola pociśnij na tym magnesie. Zobaczymy, czy nas pogonią. No, wiesz, u nas tak ludzie tego nie przywiązują tak wagi do tego. Bo ty sobie tam golfem hasasz po tych polach, nawet po moich, ty mam do wredna. I... A nie po uprawach. No jak nie, jak... Ty nie będziesz jeszcze ziemniaki kopał tym golfem. To nieprawda wszystko, to cygane tylko po uprawach biegają, bo ich się podkładają. A, dobra, ty, bo w zabudowane wjeżdżamy, teraz się sotaj, bo tu gdzieś są jakieś gospodarstwa, teraz musimy na dobre trafić. Tu jest jakieś ładne gospodarstwo, ale ty byś takiego nie kupił. No nie, co ty. Dziękuję, że we mnie wierzysz. No. Tutaj też coś jest, to jest nawet otwarta brama, ale chyba nie tu, bo tu nikogo nie widać. Wszystko tak było, panie. Też za ładnie. Ludzie chodzą, więc jest jakaś cywila. Patrz, ty prysnęła na nas. Aha. Tam jakieś krowy. Gdzie? Tym krów nie widzę, tu jest coś? Nie, tutaj też chyba... znowu jakiś ten. O, ten ostatni, to jest najbiedniejszy we wsi, więc na pewno chodzi o tego. Ale to jest skup, sąsiad. To jest właśnie, skup. No to nie jest najbiedniejszy. To jak już coś tutaj jedziemy dalej. No jedziemy. To znaczy, że będzie zaraz znajdziemy jakąś taką starą chałupę z 1.30 pod nią. I będziemy wiedzieli, że to jest to. Co mówisz? O, woda sobie tam. Chociaż? Tu jest jakaś fałpka w remoncie, tu jest brama, ty patrz jaka dziwna brama. Cegłówka z azbestem, to na pewno tutaj wrażaj. Z azbestem? Ta. No dobra. Widzisz? O, ten dzień dobry! Dzień dobry! Cześć, dobry! Sąsiad. Dzień dobry. A co, sąsiad, idziemy na co to za rejestracje przyjechały? Znaczy idę się hali nie pochwalić. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan poda ręka, nie? Dobrze tutaj umówieni byliśmy, chyba widzę, że dobrze. Jo. Pan po ciągnik, tak? Nie, my po prasę. Takie do kosztów. A ciągnika pan nie chce? No to z sąsiadem trzeba gadać, gdzie jest, tu jest. Sąsiad kupił. Panie brat, ciągnówka sztuka. Chciał, ale... Ale to w swoim czasie. Aha. Dopiero. Tutaj do prasy. Ja tu wszystko sprzedaję ogólnie, nie? Tutaj dom też można kupić. A co pan taki handlarz jest? No, ja kupuję i sprzedaję, tak. 2 złote więcej, nie? No, tutaj prasa, po remoncie. No właśnie, Niemiec, widzę, że świeci się jak przyjajuszka. Co się no, odpowiesz, co? Halina myła przed chwilą, kończyła. Aha. No, a tu ten omawiany ciągnik, ładny, nie? A no to kawał Ursusa. To panie, ja mam mocniejsze, bo ja mam 14, to 14. Ale to panie w PGR-ze robiło też odremontowane. No właśnie, widzę, że też się świeci normalnie wypolerowany, no, ale to... Moja 14 też tak błyszczy. No. A z napędem ja z montażyna z PGR-u ściągnęłem. I to robiło na PGR-ze i wyremontowane, tak? Tak. No tutaj od farmera kupiłem, on tam w masy Fergusony poszedł, to ja kupiłem Ursusika, więc... No. Nowe opony, nówki. A to bym sąsiad nie ufał takiemu handlarzowi cygańskiemu. Ale prasę byśmy... Chodź sąsiad, prasę obejrzymy, bo po to żeśmy przyjechali. Czekaj jeszcze chwilę. No, zastanawiasz się? Nie zastanawiaj się, to jest złom, nie kupuj. Zastanawiam się. Nówka, panie! Nówka to jest, jak nówka. Nie bierz pan, że lepszego żeśmy widzieli Fergusona. Skrzynka wódki z tyłu. No my też mamy w Polonezie. Chodź sąsiad. Tu sąsiad, powiedz mi swoją opinię. Tak, no już przecież oglądaliśmy ją. No tak, ale wyraź mi swoją opinię o tym, bo... Na razie to patrzymy, o, pomalowane ładnie, no ale... No, to działa tak. W ogóle? Działa. Działa, tak? A wałek gratis, czy wałek trzeba samemu zainwestować? Zainwestować samemu, nie ma wałka.
No. W sumie nawet ten. To drogie sprawy są. Sznurki do prasy z tyłu są schowane, potem wam dam kluczyki. Tutaj do tego zamknięcia tutaj można dojść do tego, nie? Spokojnie. Mhm. Dobrze, tutaj jakieś tutaj wyposażenie to ma, czy jakieś ABC, czy co to tam? Widzę, panie, nóżka. Lepiej nie podchodzić jak chodzi, nie? Nogę może urwać. A jak cię tego podbieraczka spuszcza? Tu widzę jakieś wyjścia hydrauliczne są, to na hydraulikę wszystko? No. Panie, tu podchodzisz i tą korbą tak kręcisz, tak prawo-lewo. A podejdzie po 30? No podejdzie, normalnie. Aha. Ja tu widzę, że wyjścia są co najmniej 3 wejścia. A ja mam w 30 0. Nie, jedno mam chyba. Znaczy jedno. Panie, to pod Władimircem działało. No dobra. 25, no. No, to co sąsiad, myślisz, bierzemy? Fajna. Pod a kolor twojej koszuli. No potrzebna mi jest, a pod kolor twojej koszuli. Pali, kurna. No dobra, no, to bierz, no. Mówi, że bierzemy? Czemu tam wchodzicie i ruszacie tego? Zostaw się tam ten traktor, proszę go zostawić. Mi się podoba. Ja no chyba się organizuję, tak. Sędzią bym kupił. Dobra, to dobra. Teraz tak, Balat, chodź i wydyż tutaj z panem cenę, ale taką, wiesz, taką cenę, taką dla nas pasującą. Jak coś to mamy, pamiętaj, skrzynkę wódeczki z tyłu, to możemy tam... Dwie flaszeczki. O, wódka, lubię to. Dwie flaszeczki odpalimy. Potem. No, to uzgodnij tu z panem cenę. No ja bym chciał. Chociaż nie, ty już nie załatwiasz za mnie interesów, no sąsiad, już mi się przypomniało, ty żeś mi ostatnio. A teraz mam ci ostatnio żeś tak cyganom jeszcze kazał mi dopłacać za złom, to ja już dziękuję bardzo za taką pomoc. Panie. No. No to ile byś pan chciał za tego sprzętu? 4 kafle, nie? Bo to odnowiona. Tam na OLX-ach, Żulegro i tych chodzi po 2000, ale to wiemy. No to jak po 2, no to ja bym dał 3. Wyjdź pan stąd. Słyszałem, Borat, do widzenia. A 3,5? 3,5 będzie? 3,5? Połowa drogi? No. 3,750 bym powiedział. 3,600. Oczywiście. Wódeczka jest zimna. Dobra. A mają państwo kieliszki? Tu pan... A dobra, mam szklankę. Borat, ściągaj buta, ściągnij buta. Nie. Daj ja się panu napić. Panu o łeb rozbije, pan patrz. A nie, ja dziękuję. To tam sąsiadowi. Dobra. Czyli 3, ile? 600? Tak? Tak. A dobra, 550, 50 zł to tam na paliwo. Dobrze, no. Danke. No. A gdzie wódka, gdzie pieniądze? To trzeba iść do Poloneza i wyjąć wódeczkę, a ja pieniążki panu mogę dać. Tutaj za kołnierz, panie. To nie leć pan. Masz pan pieniążki? Panie, za cycka mnie złapał, No jak tam pan masz kieszonkę, to co ja panu poradzę? No, o patrz, od razu do domu zaniósł. Halina już, no nie, bo Halina na odwyku jest, ty. Dobra, sąsiad, my to teraz musimy jakoś zgarnąć, nie mamy traktora przy sobie. Gdzie sąsiad, chodź tu, słuchaj, bo się musimy naradzić. A że nie odchęci tak szybko. Sąsiad, chodź tu, bo się musimy naradzić. Słuchaj, bo my teraz nie mamy jak tego zabrać. Jak nie mamy jak tego zabrać? Polonezem przyjąć przecież. Aha, taki masz plan. No dobra, to wyciągaj taśmę klejącą, gdzieś tam w bagażniku będzie. I będziemy ten, a tam Schleimeister będziemy nakierowywać. Taki panie, ale to naprzód? Ja skarpety ja nie wziąłem. Oczywiście, że naprzód, tak, za tego holowniczego będziemy podpinać. No. Z tyłu a Polonez chyba się sprzedaje taki ładny. A nie, panie, to już żeśmy dość wydali. Dobra, sąsiad, idźmy z tyłu, nawiguj. No to pan sprzeda Poloneza i ja panu dam prasę za to. Bo ja tu teraz nic nie widzę, jestem ślepy przy tych lusterkach. W prawo, dobra, w lewo? Jedź. Ja nie wiem. Prosto na nie. Cofaj, ja popatrzę. A LPG, widać, polska wieś. W które lewo, moje? Czy tył moje w lewo? Tył w lewo, dobra. Prosto. Nie za mocno, już prawie żeś weżnął w bronę. No to... Prosto nie. Jakby to podepniecie, nie? To mistrzostwo świata. Jest? No, czy... dobrze, jeszcze tu. Jeszcze. Jeszcze kawałek. Dobra, teraz pan prosto i w lewo. Nie, już będzie okej. Okay. Dobra, taśma teraz, pan poda taśmy. Aha. Ja teraz wyjść nie mogę. Zaklinowałem się. Drugi mi wyjdź. A. No, ja. Dobra, jeszcze.
No bo to teraz jeszcze asystent przy wyjeżdżaniu. Trzeba będzie zawinąć, ale to resztę to okej. Okay. Potrzebuję asysty przy wyjeździe. Dobra, wyjeżdżaj. Prosto. Dobra, no, no, to żeś mi pomógł. Dobra, przejdzie, przejdzie na ludzi. Pomału. O Boże. Pan poczekaj, ja idę po. No przejdzie. Idę tak, po smartfona, muszę zdjęcie. Dobra, jest okej. Okay. Ha, sąsiad, jest, mamy to. Dobrze. Mamy to, sąsiad, dobra. To. Tutaj weź sobie kontakt od pana, jak coś to potraktuj, jeszcze kiedyś przyjedziemy. No, no. Numer. Dobra, ma pan jakieś wizytóweczki? Jo, normalnie, czeka pan. Dobra, ja pan. A, dziękuję, bo ja tam jestem bardzo zainteresowany tym traktorem, także... Dobra. Mogę jeszcze się odezwać, przyjechać, także... Dobra. Bo potrzebuję więcej jesteśmy... maszyny. No. No. Jeep traktor, panie. Można zawsze na RPG przerobić, nie? Pan dzwoni, to ja wszystko zrobię. Dobra. Do widzenia. Opa. Do widzenia, do widzenia. Dobrze, że jeszcze ten sąsiad zapiął, żebyśmy nie stracili tego na zakręcie. Na taśmie się trzyma. No to, to jesteśmy w domu, czekaj, trochę sobie lusterka poprawię, tak żebym widział, gdzie nam to tam zachodzi. Chociaż nie, to nie, to będzie zły pomysł. Dobra, to już pojedziemy tak. Ty, a światełko w tym nie mamy, nie? Jak nas policja złapie, to będą jajca. Ja tu policja nie jedzie, ja mam znajomości, jakby co to ode mnie jesteście. Niemiec.pl, no pamiętajcie. No, dobrze. To już kurde, kupiliśmy prasę od Niemca, typowo niemiecka. Szwagier w drogówce pewnie. No, ja jak. Ma się znajomość. No i sam się odnoma, teraz ostrożnie. Tak, chyba my źle pojechali. Do drogi dojedziemy chyba. No, trzeba chyba na w prawo trochę zachodzi, nie? Żeby tam, ty tam oglądaj się do tyłu, popatrz jak ona tam co jakiś czas. Ja tu w lusterkach widzę, no a nie wszystko widzę. Ty tam masz lepszy widok na prawą stronę. Na razie sycuś, ty trochę za blisko lewej nawet jedziesz. Muszę, bo ona w prawo tam dość zachodzi sporo. Dobra, tu chyba w prawo, bo żeśmy tam pojechali w lewo, to tu musimy w prawo, żeby się wyrównały statystyki. Niech ci będzie. Muszę się wyrównać statystyki, sąsiad. Wiesz, jak tam było w lewo, to tu musi być w prawo i na pewno gdzieś trafimy. Na autostradach wyjdziemy, to będzie. No dobra, ten sklepik kojarzę, żeśmy w tamtą stronę jechali, to tu musimy w lewo. Nic nie jedzie, po malutku. Panie, że będą nasze na Dolnośląskiej nie złapali. Będzie dobrze. Prasa. Aha, i czekaj do wyjazdu, będzie tutaj w prawo? No tu już, to ten błyn, no to tutaj już pamiętam, sąsiad, odnalazłem się, orientacja odzyskana. Dobra. To się orientuje, ci patrzę na to. No, możesz tam zerkać co jakiś czas. Nie zaszkodzi sąsiad, a wzmocni. I z niej jedzie. Widzisz sąsiad, je, je, asfaltóweczka. Piękny asfalt. Most zwodzony, my takiego nie mamy. Zaczepio. No właśnie. Fotoradar to już nie zgarni. Nie wiem, czy on nas nie zgarnął. No to już na jedno wyjdzie, dobra. No bo zgasnął, kurde, na podjeździe. No tak, sąsiad, tak, chciałbyś. Nie, nie, nie zgasnie tak szybko. Ale iść, opatrz. O, sąsiad, co tutaj twój golfik robi? U mechanika, u zdzicha, co? A no. Nic, nic. No, też się mu chyba, jemu się zgasło pod górkę, a nie mi. Drobne remonty, ale to tylko kosmetyka, bo tam mm-hmm. tylko... No tam widziałem, że on dwa tygodnie w rowie gnił, to może w końcu... Poprawić. Co? Co, sąsiad? Co? Bo ja tam widziałem, że on dwa tygodnie w rowie gnił i pewnie go tam teraz marują od spodu. Ja no, a jednak... No. Grobu. Mhm. Tak, było w wiadomościach, komuś, sąsiad. To... Było wszystko w wiadomościach. Wszystko widziałem. Ja oszukasz tego. Dobra, nikt nie jedzie. A nawet jeśli, to nic się nie stało, bo to jest dobry Volkswagen, także... Oczywiście. No, poprawić trzeba w jednym miejscu. Solidna firma. Przede wszystkim umyć. Tam jeszcze mają pralnię, wiesz. O, to kurde, widzę, zdzichu się rozrasta. A, no. No i widzisz, sąsiad, w końcu na swoim jesteśmy. W końcu w naszych tutaj terenach, gdzie żadnego samochodu nie użyczysz, jak nie ma sezonu. Po prostu pustka, nul. O, widzisz, sąsiad, kombajn, gdzieśmy pozbierali. No, dobrze nam ten cykan nie ukradł, bo jak wrzuciliśmy wieczorem, to już stał busik, już wysiadali. No, tak było.
No bo widzisz sobie, ty masz takie znajomości, że wiesz, tylko odejdziesz, a oni już. Ej, to były inne cygany, nie moje znajome, dobre cygany. Ale to byli cyganie cyganów, to wiesz, to wszystko jest jedna rodzina. To akurat prawda. Jedna wielka rodzina. Ale jak wesele zrobię, jak pójdziesz na wesele cygańskie. Mówisz, sąsiad. To jest wydarzenie. No, tam pewnie ten. Trzeba wejść wpisowe, to nie z kopertą, tylko ze złomem trzeba przyjść i położyć. I możesz przyjść, nie? Tak, odpowiednia ilość złomu, przyjeżdżają z przyczepkami. Im większa rodzina, tym więcej kilogramów ma być. Musi się zwrócić. Dobra, sąsiad. Wygląda na to, że już jesteśmy. Aha. Już jesteśmy sam u celu. Już prawie. No, tu za rogiem. W lusterkach ja jeszcze widzę tą prasę, więc jest dobrze. A zarosła, co twoja taśma no, trochę przyrosła. Ale widzę, ja skosisz tam to twoje pole. Tu wokół tego. Które? No, wokół z tej. Wokół z tyłu tej szopy. A tam? A to tam no, kiedyś się no, skosi. Spoko, teraz droga. Mamy prasę, to możemy się balować. No. No bo sąsiad, trzeba zawinąć rogala, żebyśmy płotu nie sprzątli. Zwłaszcza, że nowe, to szkoda by było już porysować. No, udało się. Udało się, sąsiad, widzisz? Wszystko pootwierane zostawiłem, a jeszcze nic nie ukradli. Cuda pańskie. No. No, tylko nas aż tak długo to zaś nie było. Na koniec. No. No, sąsiad, wysiadamy. Z tyłu tam dźwignia otwieraj. Aha, ty browarka wyciągałeś, no dobra. Tak, można, tak, dokładnie. Można i tak, dobra. Czekaj, zgasimy go, by nigdzie nie uciekło. No i sąsiad, a żeś tutaj sąsiad, widzę taką prowizorę odwoju na tej taśmie klejącej. To co, żeśmy... Dowiedzieliśmy. No, dowiedzieliśmy, no to jest najważniejsze, tak, przede wszystkim. No. Najważniejsze jest to, że Bellinger od Leli dojechał na miejsce z pomocą sąsiada, żeśmy... Welger. No, Welger, no. Welger, Bellinger. Nie jedno i to samo. No, wiesz, to jest z akcentem było mówione, więc się sąsiad nie znasz, bo ty tam jesteś tylko polskojęzyczny, to tam za dużo nie znasz niestety. A, bo tu się bilingualista znalazł. Oczywiście. No sąsiad, będziemy się bawić, kurczę. Ten, mamy, ty masz trochę, ja mam trochę, będziemy się bawić niedługo. Jak dobrze pójdzie, to jutro, tylko trzeba jakiś wałek, kurczę, skombinować, zobaczymy, czy moje wałki podejdą. Jak podejdą, no to będziemy jeździć. Aha. Prawda, sąsiad? No. Zaraz będziemy przepinać i chować, no. Coś jeszcze, sąsiad? Ciekawego? Na dziś? Co? No, czekaj, trzeba to najpierw zrobić tak. O. No, odkleić taśmę, no dobrze. Taśma odklejona, wszystko jest zły. Coś to takim zwinnym ruchem, jak łasica zrobił. No dobra. No. Tak, więc z tego odcinka to było na tyle. Towarzyszył mi jak zwykle sąsiad Borat. Na razie. No i standardowo, jak na końcu każdego odcinka, na środku pokazuje wam się subskrybujka z prawej strony seria, a z lewej zagrawany film przez YouTube'a. Jeszcze raz, to było na tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego!